nowej erze wierzymy, że poprzez ciekawość, chęć uczenia się i odwagę korzystania z wiedzy można zmieniać siebie i świat. Wierzymy w każdego, kto chce się rozwijać. Człowiek jest tym, czego miał odwagę się nauczyć. Kiedy szukasz kierunku, dajemy inspirację i rozbudzamy ciekawość. Kiedy potrzebujesz wiedzy, zapewniamy materiały i narzędzia do efektywnej i wciągającej nauki. Kiedy przychodzi czas, aby wiedza sprawdzała się w praktyce, wspieramy inicjatywy i pomysły. Każdy, kto poprzez wiedzę i naukę chce zmieniać swój świat, jest dla nas ważny. Dlatego dbamy o najmniejszy szczegół w naszej ofercie. Wierzymy, że codziennie możesz nauczyć się czegoś, co rozpocznie nową erę twojego życia. Twoja nowa era. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. To spotkanie w ramach cyklu Roku Mieczysława Wolfkego. Piąte spotkanie merytoryczne, jeśli chodzi o właśnie postać Mieczysława Wolfkego. To spotkanie poprowadzi pani dr Izabela Skwira-Halot, na co dzień pracująca na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki, bardzo angażująca się również w propagowanie fizyki od przedszkola do takich wczesnych lat młodzieńczych. Bardzo wiele spotkań i akcji jest jej udziałem, jeśli chodzi właśnie o propagowanie, wzbudzanie pasji. Myśleć jak Wolfkę o energii zgromadzonej w atomach oraz niebezpieczeństwie i możliwościach korzystania z niej. Bardzo aktualny temat. Myślę, że mogę spokojnie zachęcić Państwa do pozostania, do wsłuchania się w ciekawe informacje, które pani doktor dla nas przygotowała. To spotkanie, tak jak wspominałem, jest jednym ze spotkań w ramach Roku Mieczysława Wolfkego. Ten rok, te obchody organizuje przede wszystkim Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz Politechnika Warszawska. My jako wydawnictwo jesteśmy partnerem edukacyjnym, który właśnie przygotowujemy szkolenia. Te piąte szkolenie dzisiaj jest Państwa udziałem, także bardzo serdecznie zachęcam do uczestnictwa dzisiaj, ale też do powrotu do wszystkich spotkań, które się odbyły. Uczyć jak Wolfkę to było pierwsze spotkanie, które przybliżało nam postać Mieczysława Wolfkego, a później marzyć jak Wolfkę o konstruowaniu pojazdów kosmicznych, patrzeć jak Wolfkę o tworzeniu obrazów w bardziej i mniej konwencjonalny sposób, o osiąganiu niskich temperatur i budowie materii oraz dzisiaj właśnie o energii zgromadzonej w atomach. Te pięć spotkań jest dla Państwa ciągle dostępne, także bardzo serdecznie zachęcamy, zapraszamy do uczestnictwa w nich, do powrotu. Zanim oddam głos pani doktor, to jeszcze w kilku słowach zaproszę Państwa na wyjątkowe też spotkanie, wyjątkowy cykl spotkań Edukacja na czasie, technologia. Program Edukacja na czasie, eksperckie wsparcie merytoryczne, to program, który rozpoczęliśmy w czasie, gdy pojawiła się nauka zdalna. Przechodziliśmy przez bardzo ważne, bardzo istotne obszary, jeśli chodzi właśnie o dyrektora, o nauczyciela, o ucznia, a w tym roku szkolnym chcemy pochylić się nad technologią. Ambasadorem całego cyklu spotkań jest pan Tomasz Rożek, fizyk, propagator też nauki, dziennikarz. Także bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniach, które pan Tomasz dla nas przygotowuje. Oczywiście spotkania w formule online, dwa spotkania ponadprzedmiotowe, a później też chcemy pochylić się nad konkretnymi obszarami przedmiotowymi. Bezpłatny udział, dodatkowe materiały i oczywiście certyfikaty po każdym spotkaniu. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie nowaera.pl/edukacja-na-czasie/technologia. Pierwsze spotkanie ponadprzedmiotowe już się odbyło. Edukacja, technologia, szanse czy zagrożenia. Pan Tomasz przybliżył właśnie ten temat, pochylił się nad tym tematem. To spotkanie odbyło się 1 grudnia, ale oczywiście można do tego spotkania wrócić, także bardzo serdecznie zapraszam do powrotu. Tak jak wspomniałem, wszelkie informacje czy linki przekierowania znajdą Państwo na stronie Edukacja na czasie łamane na technologia. Już 19 stycznia planujemy drugie spotkanie w cyklu, drugie spotkanie ponadprzedmiotowe. Pan Tomasz Rożek spotka się z panem Michałem Kociankowskim, by pochylić się nad tematem wyzwania codziennej pracy. Jak wykorzystujemy technologię na co dzień? Już dzisiaj bardzo serdecznie zachęcam do uczestnictwa w tym spotkaniu. Oczywiście po nowym roku będziemy wysyłali do Państwa informacje na ten temat.
Wsparcie w codziennej pracy, nasza naczelna, podstawowa dewiza. Tutaj zacznę od obszaru maturalnego. Nowa teraz matura. To zarówno webinaria, jak i oczywiście materiały, które mają pomóc uczniom w przygotowaniach się do matury. Także bardzo serdecznie zachęcam do uczestnictwa zarówno w webinariach maturalnych, jak i skorzystania z wszelkich możliwości, które niesie za sobą seria Nowa teraz matura. Nowe dla nauczyciela.pl to z kolei serwis podstawowy, gdzie znajdą Państwo wszelkie materiały bazowe, czy to scenariusze lekcji, czy dokumentacje, jeśli chodzi o codzienną pracę. Także również bardzo serdecznie zachęcam do korzystania. Generator testów i sprawdzianów to narzędzie bardzo praktyczne do wykorzystania właśnie w codziennej pracy, jeśli chodzi o konstruowanie kartkówek sprawdzianów. Także również zachęcam do korzystania. Multibooki, multiteki, narzędzia prezentacyjne, tak żeby urozmaicać lekcję codzienną. Również zachęcam do korzystania i diagnoza przedmiotowa to również bardzo istotne narzędzie, jeśli chodzi o badanie postępów uczniów, o diagnozę też egzaminacyjną. Także również bardzo serdecznie zapraszam. W kontekście tego codziennej pracy, codziennego wsparcia zachęcam również do odwiedzenia serwisu Moja Nowa Era. No, Moja Nowa Era to nowe miejsce, które przygotowujemy właśnie odpowiadając na Państwa sugestie, na Państwa uwagi, tak żeby zebrać w jednym miejscu wszelkie narzędzia, które mają Państwo do wykorzystania właśnie w codziennej pracy. Także w tym serwisie mogą Państwo skorzystać z wszelkich narzędzi, które są dedykowane Państwu jako nauczycielom fizyki chociażby. Także tam mogą Państwo znaleźć wszystkie materiały, które są dedykowane Państwa serii i tak, żeby mogli Państwo rzeczywiście swobodnie skorzystać, czy to z multibooków, czy z diagnozy, czy z generatora testów w jednym miejscu. Także bardzo serdecznie zachęcamy do korzystania właśnie z tego narzędzia, aby efektywnie z tego narzędzia korzystać, to oczywiście dobrze jest zaktualizować dane, ponieważ na tej bazie jest ten pulpit personalizowany, także zachęcamy również do aktualizacji informacji, które u Państwa są zapisane, tak żeby można było rzeczywiście spersonalizować właśnie pulpit pod własne potrzeby. Także bardzo serdecznie zachęcam do sprawdzenia i do wykorzystywania w codziennej pracy tego narzędzia. Myśleć jak Wolfke o energii zgromadzonej w atomach oraz niebezpieczeństwie i możliwościach korzystania z niej. Pani dr Izabela Skwira-Halot zaprasza, bo przygotowała to spotkanie dla Państwa. Także bardzo serdecznie zachęcam, a ja pojawię się jeszcze na chwilę po spotkaniu z panią doktor. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Izabela Skwira-Halot. Jestem fizykiem jądrowym, pracuję na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas dzisiejszego webinarium zatytułowanego Myśleć jak Wolfke o energii zgromadzonej w atomach oraz niebezpieczeństwie i możliwościach korzystania z niej, przybliżę Państwu na początku podstawowe pojęcia związane z fizyką jądrową. Opowiem o reakcji rozszczepienia, o bombie atomowej, o energetyce jądrowej. Przedstawię typy reaktorów, a na końcu zaprezentuję zalety i wady energetyki jądrowej. Temat dzisiejszego webinarium jest ściśle związany z podstawą programową nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i w zakresie rozszerzonym. Wszystko, co nas otacza, zbudowane jest z atomów, a atom zbudowany jest z jądra atomowego i krążących wokół niego elektronów. Elektrony mają ładunek ujemny. Rozmiary atomów są rzędu angstrema, czyli 10 do minus 10 metra. Jądro atomowe zbudowane jest z nukleonów, czyli z protonów o ładunku dodatnim i neutronów, które są elektrycznie obojętne. Liczba protonów nazywana jest liczbą atomową, oznaczana jest literką Z. To ona decyduje o właściwościach chemicznych pierwiastka, informuje o liczbie elektronów na powłokach, a także o ładunku jądra. Liczbę neutronów oznaczamy literą N, natomiast sumaryczną liczbę nukleonów w jądrze nazywamy liczbą masową, oznaczamy ją wielką literą A i jest ona liczbą całkowitą, a jej wartość zbliżona jest do masy atomowej danego pierwiastka. Jeśli chodzi o rozmiar jądra, to możemy w bardzo prosty sposób ten rozmiar policzyć, dokładnie policzyć promień. Promień to jest parametr R0 razy liczba masowa do potęgi 1/3. Ten parametr R0 jest to parametr, który wyznaczany jest fenomenologicznie i on wynosi około 1,25 fentometra. Fentometr to 10 do minus 15 metra.
Nukleony tworzące jądro oddziałują ze sobą. Mogą się przyciągać, mogą się odpychać i suma wszystkich oddziaływań, tych przyciągających i odpychających, to energia wiązania, która jest charakterystyczna dla danego jądra. Można również powiedzieć, że energia wiązania to ilość energii, którą musimy dostarczyć, aby rozbić jądro na wszystkie jego składniki. Eksperymentalne próby wyznaczenia i określenia masy jąder pokazują, że nie jest ona równa dokładnie sumie mas składników, które tworzą to jądro, czyli sumie protonów i neutronów. Jest ona pomniejszona o energię wiązania. Możemy z tego prostego wzoru wyznaczyć sobie tę energię wiązania i otrzymamy, że energia wiązania to tak naprawdę jest suma mas składników budujących jądro pomniejszona o masę tego jądra. Kolejnym pojęciem podstawowym w fizyce jądrowej jest deficyt masy, czyli jest to masa nuklidu względem mas w jednostkach atomowych. Tą masę nuklidu wtedy możemy zapisać jako liczba masowa A razy atomowa jednostka masy U plus właśnie deficyt masy. Atomowa jednostka masy jest to wielkość, która jest równa 1/12 atomu węgla C12 i wynosi 931,5 megaelektronowolta nad C kwadrat. Pojawia nam się w definicji deficytu pojęcie nuklidu. Czym jest nuklid? Nuklid to nic innego jak elektrycznie obojętny atom składający się z Z protonów, N neutronów i Z elektronów krążących na powłokach. Możemy go zapisać w taki schematyczny sposób. X to symbol pierwiastka chemicznego, A to liczba masowa, Z to liczba atomowa, a N liczba neutronów. Nuklidy występujące w przyrodzie możemy zakwalifikować, podzielić ze względu na różne ich właściwości. Nuklidy o tej samej liczbie atomowej to izotopy. Jeśli mamy do czynienia z nuklidami, które charakteryzują się tą samą liczbą neutronów, to są to izotony. Nuklidy o tej samej liczbie masowej to izobary. I mamy jeszcze jedną grupę nuklidów, izomery, które to charakteryzują się tym, że mają dokładnie tę samą liczbę masową, tę samą liczbę atomową, ale różnią się nieznacznie energią i czasem życia. Na tym slajdzie mamy przedstawioną mapę nuklidów, czyli mapę wszystkich znanych, odkrytych zarówno sztucznie, jak i odkrytych, znalezionych w naturze jąder. Na osi pionowej odłożona jest liczba atomowa, czyli liczba protonów, na osi poziomej liczba neutronów. Kolorami zaznaczone są właściwości poszczególnych nuklidów. Zacznijmy może od nuklidów oznaczonych czarnymi kwadratami. Są to te nuklidy, które są trwałe, stabilne, czyli się nie rozpadają. Takich nuklidów mamy 287 i tworzy je 83 pierwiastki. Jak Państwo widzicie, te nuklidy stabilne układają się na tak zwanej ścieżce stabilności. Powyżej ścieżki stabilności występują te jądra, które mają nadwyżkę protonów. Te jądra w łatwy sposób ulegają rozpadom na drodze przemiany beta plus. Na czym polega przemiana beta plus? Protony rozpadają się do neutronów, pozytonów i neutrina elektronowego. W wyniku takiej przemiany zmienia nam się liczba protonów, ale wzrasta liczba neutronów, a tym samym liczba masowa pozostaje bez zmiany. Poniżej ścieżki stabilności kolorem niebieskim oznaczone są te nuklidy, które ulegają rozpadom na drodze przemiany beta minus. Na czym polega przemiana beta minus? Neutron rozpada się do protonu, elektronu i antyneutrina elektronowego. I znowu zmniejsza się liczba neutronów, ale wzrasta liczba protonów, zatem liczba masowa pozostaje bez zmiany. Kolorem żółtym oznaczone są te jądra, które rozpadają się z emisją cząstki alfa. Rozpad alfa polega na wyemitowaniu z jądra helu. Jądro helu zbudowane jest z dwóch protonów i z dwóch neutronów. Rozpad alfa jest charakterystyczny dla tych nuklidów, których liczba masowa jest większa od 200. Kolorem pomarańczowym, może tak nie do końca dobrze widocznym na tej mapie nuklidów, są zaznaczone te jądra, które emitują bądź jeden, bądź też dwa protony ze swojego jądra na drodze rozpadu, a kolorem zielonym są oznaczone
te nuklidy, które ulegają rozszczepieniu. Na czym polega rozszczepienie? Rozszczepienie jest to proces, w którym jądro dzieli się spontanicznie lub też w sposób wymuszony na dwa ciężkie fragmenty o porównywalnych masach. W trakcie tego procesu są emitowane również inne cząstki, na przykład neutrony oraz promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie gamma. Samorzutne rozszczepienie jądra jest to taki proces, który możliwy jest tylko i wyłącznie wtedy, jeśli masa jądra pierwotnego jest większa od masy jąder fragmentów rozszczepienia. Schematycznie rozszczepienie spontaniczne, samorzutne mamy przedstawione na tym obrazku. Oprócz dwóch fragmentów rozszczepienia emitowane są neutrony i wydzielana jest energia. Przykładem nuklidu, który ulega samorzutnemu rozszczepieniu, jest uran-238. Rozszczepia się on do strontu 95, ksenonu 140 i emitowane są 3 neutrony. Sama reakcja rozszczepienia była badana przez różne grupy naukowców. Reakcja rozszczepienia została odkryta w roku 1938 przez Otto Hahna i Fritza Strassmanna, którzy to bombardowali neutronami jądra uranu-235. Jest to troszeczkę inna reakcja niż samorzutne rozszczepienie, ale o tym za chwilę. Lisa Meitner i Otto Frisch w 1939 roku zaproponowali teoretyczne wyjaśnienie tego zjawiska. I od tego momentu reakcja rozszczepienia, którą badał Hans ze Strassmannem, nazywana jest rozszczepieniem wymuszonym, indukowanym. Wyobraźmy sobie, że mamy jądra uranu-235. Bombardujemy je neutronami. Neutron zostaje pochłonięty przez uran-235, powstaje nam wzbudzony uran-236, który ulega rozszczepieniu na dwa fragmenty rozszczepienia. Emitowane są neutrony. Tych neutronów, w zależności od tego, jakie są fragmenty rozszczepienia, może być od 0 do 8 i emitowany jest kwant gamma. Średnio na jeden akt rozszczepienia mamy emisję 2,5 neutronów. Schematyczny obrazek pokazujący nam właśnie reakcję indukowanego rozszczepienia przedstawiony jest tutaj. Mamy neutron, bombarduje on jądro pierwotne, powstają nam dwa fragmenty, emitowane są neutrony oraz emitowana jest energia. Ta reakcja, reakcja rozszczepienia wymuszonego, jest to typowa reakcja zachodząca w reaktorach jądrowych. Zastanówmy się może teraz, ile energii uwalniane jest podczas rozszczepienia jednego atomu uranu. Dla przykładu weźmy sobie reakcję, w której fragmentami rozszczepienia będzie telur-134 oraz cyrkon-99, no i mamy 3 neutrony. Korzystając z tego, że masa jest ściśle związana z energią, o czym donosił Einstein, E równa się mc kwadrat, możemy napisać równanie opisujące właśnie energię, zasadę zachowania energii dla tej reakcji. Czyli mamy energię uranu plus energia neutronu, powstaje nam energia teluru, cyrkonu oraz neutronów i wyemitowana energia rozszczepienia. I tak naprawdę tą energię rozszczepienia będziemy chcieli teraz wyznaczyć. Żeby to zrobić, skorzystamy z tego, że masa nuklidu jest to liczba masowa pomnożona przez atomową jednostkę masy i dodany jest deficyt masy. Jak sobie to wszystko podstawimy do naszego równania, to zauważymy, że pewne elementy nam się poupraszczają i dostajemy wzór na energię uwalnianą w trakcie aktu rozszczepienia, opartą tylko i wyłącznie o znajomość deficytów masy. Wartości deficytów masy możecie Państwo znaleźć w różnych tablicach, bo są to wielkości znane, wyznaczone i jeżeli się podstawi odpowiednie liczby, to dostaniemy, że z rozszczepienia jednego atomu uranu dostajemy około 185 megaelektronowoltów energii. Ale to jeszcze nie wszystko. Dlaczego? Dlatego, że zarówno telur, jak i cyrkon są to pierwiastki, które rozszczepiają się na drodze,
które rozpadają się na drodze przemiany beta minus. W przypadku teluru rozpada się on do ksenonu 134, z czego w wyniku tego rozpadu zyskujemy dodatkowo 5,56 megaelektronowoltów energii. W przypadku cyrkonu 99 następuje 4 przemiany beta minus do rutenu 99 i zysk energetyczny z tych rozpadów wynosi 10 megaelektronowoltów. Jeśli doda się to wszystko do energii wyemitowanej bezpośrednio w rozszczepieniu, czyli do tych 180, prawie 5 megaelektronowoltów, to dostaniemy, że z jednego aktu rozszczepienia, czyli z rozszczepienia jednego atomu uranu, zyskujemy 200 megaelektronowoltów energii. To w takim razie, ile tej energii jesteśmy w stanie uzyskać z jednego grama uranu? No, wystarczy tylko policzyć, ile atomów uranu znajduje się w jednym gramie. A są to dosyć proste rachunki i jak Państwo sobie prześledzicie, to zauważycie, że tych atomów uranu w jednym gramie jest 2,56 razy 10 do 21. I każdy z tych atomów, jak się będzie rozszczepiał, wyemituje energię 200 megaelektronowoltów. Czyli de facto z rozszczepienia jednego grama uranu dostaniemy 512 razy 10 do 27 elektronowolta. No, elektronowolty może nie są taką przyjazną jednostką, więc spróbujmy przeliczyć to na joule, jednostkę energii, z którą wszyscy jesteśmy bardzo dobrze zaznajomieni. Wystarczy podstawić za E, który jest ładunkiem elementarnym, 1,602 razy 10 do minus 19 kulomba i od razu dostajemy wartość energii w dżulach. Czyli uzyskaliśmy z rozszczepienia 1 grama uranu 82 gigajoule. Czy to dużo? No, sami Państwo ocencie. Z 1 kg węgla jesteśmy w stanie uzyskać tylko 30 megajouli energii. Musimy mieć 1000 razy większą masę węgla, a dostajemy ponad 1000 razy mniej energii. W swoim dziele Bomba atomowa profesor Mieczysław Wolfke rozważał zasadę działania bomby, zastanawiał się, jak ta bomba jest zbudowana, ale również dokonał obliczeń właśnie ilości energii emitowanej z rozszczepienia 1 grama uranu. Z jego wyliczeń wynika, że taki 1 gram uranu, który się rozszczepia, daje energię 29 miliardów kalorii. Miliard, czyli 10 do 9, czyli de facto uzyskujemy 29 gigakalorii. Spróbujmy ten nasz wynik, 82 gigajoule, zamienić na kalorie. Wystarczy tylko pamiętać, że jedna kaloria to prawie 4,2 joule i dokonać prostych rachunków i dostaniemy, że energia uwalniana z 1 grama uranu wynosi 20 gigakalorii. Rząd wielkości się zgadza. Nie zgadza się tylko wartość. Ale ta wartość może być wynikiem tego, że w zależności od tego, jakie mamy fragmenty rozszczepienia, będzie ona się delikatnie różnić. Profesor Wolfke tłumaczy różnice w wartościach tym, że są pewne problemy eksperymentalne w pomiarze tej energii. Jak profesor Wolfke wskazuje w swojej pracy, samo zjawisko rozszczepienia atomów uranu no, nie jest wystarczające do tego, żeby uzyskiwać duże ilości energii, które mogłyby posłużyć no, chociażby do produkcji bomby atomowej. Należałoby mieć znacznie więcej atomów uranu i te neutrony, które są emitowane w trakcie jednego aktu, tak żeby mogły jak gdyby uderzać w kolejne atomy uranu. Czyli innymi słowy, jest konieczna reakcja łańcuchowa. Taka reakcja, w której wyemitowane podczas rozszczepienia uranu neutrony uderzają w kolejne, powodując rozszczepienia kolejnych atomów, kolejnych jąder uranu. W trakcie takiej reakcji rozszczepienia emitowana jest duża energia i tą energię można wykorzystywać. W jaki sposób? Po pierwsze, do celów militarnych, w energetyce jądrowej, ale również do produkcji radiofarmaceutyków na potrzeby medycyny.
My zajmiemy się dzisiaj tylko celami militarnymi i energetyką jądrową. Bomba atomowa. Energia uwalniana w reakcjach rozszczepienia na potrzeby militarne służy do produkcji bomby atomowej. Jak wskazuje profesor Wolfke w swoim dziele, nie wystarczy tylko tyle, żeby mieć dużo atomów uranu, ponieważ neutrony, które są emitowane z rozszczepiającego się atomu, no, jako cząstki obojętne, mogą przejść nie uderzając, nie zderzając się z żadnym innym atomem uranu, co spowoduje zatrzymanie reakcji łańcuchowej. W związku z tym jest konieczne posiadanie takiej masy uranu, by neutrony, które są emitowane z rozszczepiających się jąder, mogły uderzać w sąsiednie atomy. Ta masa, o której wspomina profesor Wolfke, to masa krytyczna, czyli taka ilość materiału rozszczepialnego, w której rozszczepienie jednego jądra inicjuje rozszczepienia kolejnego. Jaka jest zasada działania bomby atomowej? Zasada polega na tym, żeby wytworzyć, przekroczyć w jak najkrótszym czasie masę krytyczną. Ta masa krytyczna w zależności od materiału rozszczepialnego jest różna. Wyobraźmy sobie, że mamy kulę zbudowaną tylko i wyłącznie z jąder uranu-235, nie osłoniętą żadną inną substancją. I masa krytyczna dla uranu-235 wynosi 52 kg. W przypadku plutonu jest to 10 kg. Wytworzenie masy krytycznej musi odbyć się szybko, tak by reakcja łańcuchowa nie została przerwana w fazie początkowej. A ryzyko jest dosyć duże, dlatego że podczas reakcji rozszczepienia, reakcji łańcuchowej wydziela się ogromna ilość energii. Wysoka temperatura, energia produktów powodują błyskawicznie rozproszenie pozostałej nieprzereagowanej części materiału rozszczepialnego i w efekcie przerwanie reakcji łańcuchowej. Żeby przekroczyć masę krytyczną, musimy jak gdyby zastosować dwie różne metody, zależne od tego, jaki materiał rozszczepialny mamy. W przypadku uranu-235 możemy zastosować tak zwaną metodę działa. Polega ona na tym, że podkrytyczne ilości materiału rozszczepialnego będą się ze sobą łączyć, co pokazane jest schematycznie na tym rysunku. Ale do połączenia potrzebna jest dodatkowa energia. I tą dodatkową energię przynosi wybuch konwencjonalnego ładunku. Wtedy te podkrytyczne masy zostają ze sobą połączone. W przypadku plutonu możemy zastosować metodę implozyjną, czyli zapadnięcie się materiału uformowanego w powłokę. W tym przypadku mamy kilka soczewek wybuchowych, również z konwencjonalnym ładunkiem wybuchowym, który powoduje, że pluton będzie koncentrował się w rdzeniu. O groźbie i niebezpieczeństwie użycia bomby atomowej i o skutkach fatalnych, jakie przynosi jej zastosowanie, chyba nie muszę nikomu przypominać. Wszyscy pamiętamy z historii, jak ogromne i złe w skutkach było użycie bomby atomowej w Hiroshimie i w Nagasaki. Żeby nie myśleć już o tych złych rzeczach, spróbujmy teraz przejść do rzeczy bardziej sympatycznych. Energia, która uwalniana jest w reakcji łańcuchowej, może być wykorzystana do produkcji prądu. Reakcja łańcuchowa, podczas której produkuje się duża ilość energii, jeśli jest kontrolowana, może przynosić same zyski. Kontrola reakcji łańcuchowej odbywa się w reaktorze jądrowym, czyli w takim urządzeniu, które stanowi serce elektrowni jądrowych. Żeby móc zbudować reaktor, który potrzebuje paliwa jądrowego, to paliwo jądrowe musi być w sposób specjalny przygotowane. W jaki sposób przygotowujemy paliwo i skąd je czerpiemy? Czerpiemy je z rudy uranu, czyli ze skały. Naturalny uran zawiera trzy podstawowe izotopy. Uran-238, którego jest najwięcej, uran-235, którego jest zaledwie 0,7% i znikome ilości uranu-234.
Ta ruda uranu w kolejnym etapie jest rozdrabniana i za pomocą kwasu azotowego wydobywany jest oktotlenek triuranu, czyli tak zwane żółte ciastko, taki sproszkowany, żółty, do brunatnego proszek. Następnie ten proszek poddawany jest różnym reakcjom chemicznym po to, by uzyskać tlenek uranu. Tlenek uranu zawierać będzie te trzy izotopy i w zależności od typu reaktora może być on bezpośrednio wykorzystywany w reaktorze, ale są też typy, takie reaktory, które wymagać będą wzbogaconego uranu. Co to znaczy wzbogacony uran, wzbogacone paliwo? Oznacza to tyle, że staramy się uzyskać jak większe stężenie uranu 235, które powinno wynosić od 3 do 5%. Jak już mamy przygotowane paliwo jądrowe w postaci prętów paliwowych ze wzbogaconym uranem, to w zasadzie jesteśmy gotowi do tego, żeby skonstruować reaktor. Te pręty paliwowe muszą znaleźć się w pewnym środowisku, w tak zwanym chłodziwie, tylko po to, żeby energia i ciepło, które wytwarzane jest w trakcie reakcji rozszczepienia, mogło być odebrane i dalej przekazane do poszczególnych elementów elektrowni jądrowej. Ale oprócz chłodziwa, którym mogą być różne substancje, na przykład zwykła woda, potrzebny jest również moderator. Moderator, którego zadaniem jest spowalnianie neutronów, stanowi gwarancję, że będzie wzrastało nam prawdopodobieństwo na wychwyt neutronu, który zakończy się w efekcie rozszczepieniem. W reaktorze występują również pręty regulacyjne. Pręty regulacyjne są to pręty, które są wpuszczane w momencie, kiedy strumień neutronów jest za duży. Czyli innymi słowy, odpowiedzialne są one za kontrolę strumienia neutronów. A jeśli chcemy z różnych przyczyn zatrzymać reakcję łańcuchową, wystarczy wprowadzić do reaktora pręty kontrolne, które zbudowane są z materiałów wychwytujących neutrony, na przykład z kadmu. Dlaczego ważny jest moderator? W tej tabelce macie Państwo przedstawione przekroje czynne, czyli właśnie prawdopodobieństwo na wychwyt neutronu kończący się rozszczepieniem bądź też bez rozszczepienia dla dwóch izotopów uranu, uranu 235 i 238. Tu mamy różne rodzaje neutronów, neutrony termiczne, niskoenergetyczne, neutrony pośrednie o energiach od 1 elektronowolta do 1 megaelektronowolta i neutrony prędkie o energiach powyżej 1 megaelektronowolta. I jak spojrzymy sobie w tabelkę, w tę kolumnę, która nas najbardziej interesuje, czyli ta, gdzie wychwyt zakończy się rozszczepieniem, to przekrój czynny jest największy dla uranu 235, czyli dla naszego materiału rozszczepialnego w reaktorze, w przypadku neutronów termicznych, czyli w przypadku neutronów powolnych. Dlatego istotne jest, żeby te neutrony mogły znajdować się czy też przechodzić przez moderator. Z czego składa się elektrownia jądrowa? No, powiedzieliśmy już sobie, że elektrownia jądrowa, jej sercem jest reaktor, ale oprócz tego musi być zawsze turbina, która będzie napędzać generator, gdzie produkowana jest energia elektryczna, oraz kondensator. Kondensator jest potrzebny po to, żeby ta para, która będzie tutaj nam napędzać turbinę, mogła zostać schłodzona. Para schłodzona ulega skropleniu i może w postaci wody z powrotem wrócić do reaktora. Jakie mamy typy reaktorów? No, tu można dokonać klasyfikacji, patrząc na różne aspekty. Po pierwsze, można podzielić reaktory ze względu na używane paliwo jądrowe, ale również można podzielić ze względu na konstrukcję, czy też ze względu na chłodziwo. W tej tabelce macie Państwo pokazany podział typu reaktorów ze względu na chłodziwo. I jeżeli mamy chłodziwo, którym jest zwykła woda, H2O, którą wszyscy używamy, ale pod wysokim ciśnieniem, wtedy mamy reaktory ciśnieniowe. Jeśli jest to woda w stanie wrzącym, to mamy reaktor wodny wrzący. Możemy mieć też reaktory basenowe, czyli takie reaktory
w których woda jest chłodziwem, ale pręty paliwowe znajdują się wewnątrz basenu. Ciężka woda też może być chłodziwem. Co to jest ciężka woda? Jest to woda, w której atomy wodoru zostają zastąpione deuterem. Może być ona zarówno chłodziwem w reaktorach ciężkowodnych, jak również i moderatorem. Mamy też reaktory gazowe, czy też reaktory prędkie albo solne, w których chłodziwem są stopione sole, najczęściej fluoru. Ale można również podzielić reaktory ze względu na konstrukcję. I w zależności od konstrukcji, od moderatora, chłodziwa, używanego paliwa, możemy mieć różne typy reaktorów. Ja może skupię się tylko na tych dwóch pierwszych. To są reaktory lekkowodne. Pierwszy z nich jest reaktorem ciśnieniowym, zbiornikowym, w którym woda, zwykła woda, jest zarówno moderatorem, jak i chłodziwem. Taki reaktor wykorzystuje do pracy paliwo wzbogacone w którym uranu-235 jest od 3 do 5%. Natomiast ten drugi reaktor jest to reaktor wrzący. On jest bardzo podobny do reaktora ciśnieniowego. Również pracuje na paliwie wzbogaconym. Różnią się tylko tym te dwa reaktory, że mają de facto różną ilość obiegów. A co chodzi z tymi obiegami? Na tym slajdzie macie Państwo przedstawione obydwa typy. Po lewej stronie mamy reaktor wrzący, po prawej mamy reaktor ciśnieniowy. Skupmy się najpierw na reaktorze wrzącym. Mamy reaktor, wewnątrz reaktora znajdują się pręty paliwowe. Chłodziwem jest woda, która odbiera energię, czyli ciepło z prętów paliwowych. Ta woda zaczyna wrzeć, w związku z tym jak woda wrze, powstaje para. Ta para następnie jest przesyłana do turbiny, napędza turbinę, turbina napędza generator i mamy prąd elektryczny. Para z turbiny również jest koncentrowana albo przesyłana do kondensatora, gdzie następuje jej chłodzenie i skroplona para w postaci wody znowu dostaje się do reaktora. Mamy jeden obieg, ten obieg, ta woda w tym obiegu może być skażona, ale to, co jest też ważne, to że w tego typu reaktorach pręty regulacyjne, czyli te pręty, które decydują o strumieniu neutronów, są wsuwane od dołu. W przypadku reaktora ciśnieniowego mamy dwa obiegi. Pierwszy obieg, który zawierać może skażoną wodę, jest zupełnie oddzielony od obiegu drugiego, w którym wytwarza się parę. Pręty paliwowe znowu znajdują się w tym reaktorze w wodzie. Woda odbiera ciepło, ale ta woda jest pod ogromnym ciśnieniem, 15 megapaskali. Następnie ta woda krąży w tym obiegu i oddaje tutaj ciepło poprzez wymianę cieplną w generatorze, w wymienniku ciepła. Wytwarza się para w generatorze pary, która zasila turbinę, turbina generator, no i mamy prąd elektryczny w naszych domach. I znowu, para z turbiny przesyłana jest do kondensatora, gdzie następuje jej schłodzenie, skroplenie i wraca do obiegu drugiego. Obieg, w którym mamy wysokie ciśnienie, jest to obieg pierwszy, natomiast obieg, w którym mamy niższe ciśnienie i produkcję pary, nazywamy obiegiem drugim. Pręty regulacyjne w tego typu reaktorach są wprowadzane od góry do rdzenia reaktora. Obecnie używane reaktory są wynikiem wielu godzin pracy, lat pracy konstruktorów, naukowców. Są dopracowywane w każdym detalu. Nie zawsze tak było. W latach 1950-1960 powstały pierwsze prototypy reaktorów, bardzo wczesne, które nazywamy pierwszą generacją reaktorów. Te reaktory w zasadzie nigdy nie zostały dopuszczone do użytkowania. Dopiero w latach 1970-1990 były budowane i produkowane pierwsze reaktory komercyjne, czyli reaktory drugiej generacji. To wtedy powstały reaktory lekkowodne, te, które przedstawiałam, czyli ciśnieniowy i wrzący, czy też reaktor Cantu. W roku 2000-2010
To są lata, które przynoszą nam reaktory generacji trzeciej. Są to reaktory zaawansowane, lekkowodne głównie, które są wyposażone w różne nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Mamy rok 2022, czyli innymi słowy mamy reaktory generacji 3+. To są reaktory, które po pierwsze charakteryzują się lepszą efektywnością ekonomiczną, lepszymi systemami zabezpieczeń, jak również mniejszą ilością produkowanych odpadów. W fazie prototypów, w fazie projektów, testów są reaktory czwartej generacji, które cieszyć się będą po pierwsze podniesionym bezpieczeństwem, czyli ilość systemów zabezpieczeń będzie zdecydowanie większa, mniejszą ilością odpadów promieniotwórczych, jak również lepszą ekonomiką. Jakie mamy zalety, jakie wady energetyki jądrowej? Może zacznę od wad. Po pierwsze, w wyniku spalania paliwa jądrowego wytwarzane są wysoko i nisko radioaktywne odpady, których utylizacja jest stosunkowo drogim przedsięwzięciem. Można jednak myśleć o recyklingu takiego paliwa wypalonego, co również może jak gdyby wpłynąć korzystnie i na środowisko i zmniejszyć ewentualne skażenia terenów, gdzie to wysoko czy też nisko radioaktywne odpady mogą być składowane. Wysokie koszty budowy i zamknięcia elektrowni jądrowej są pewną wadą, ale musimy pamiętać, że taka elektrownia może pracować bardzo długo i te koszty będą się zwracały. Bezpieczeństwo pracy elektrowni jądrowej to też może być pewien problem, ponieważ mogą wystąpić jakieś awarie, może wystąpić wyciek radioaktywnych strumieni wody, ale pamiętajmy o tym, że obecnie budowane reaktory są to reaktory, które odporne są nawet na uderzenie, celowe uderzenie samolotu w budynek reaktora. No i jeszcze musimy, jeśli chodzi o wady, to musimy wspomnieć, że istnieje konieczność prowadzenia monitoringu, stałego monitoringu radiologicznego. A zalety? Po pierwsze, skoncentrowane źródło energii. Nie ma produkcji dwutlenku węgla. Z wież chłodniczych gaz, który się wydobywa, to para wodna, a nie dwutlenek węgla. Najważniejszą też cechą energetyki jądrowej jest to, że nie jest ona zależna od warunków atmosferycznych. I tu jest jej przewaga nad fotowoltaiką i energią z wiatru. Ilość energii produkowanej w elektrowni jądrowej można łatwo regulować w zależności od potrzeb. Ilość potrzebnego paliwa jest zdecydowanie mniejsza, co wpływa na zmniejszenie kosztów zarówno transportu, jak i magazynowania. Długi okres eksploatacji elektrowni jądrowej i oczywiście wystarczające zasoby uranu na całym globie naszym, aby pokryć zapotrzebowanie energetyczne ludności. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że podczas dzisiejszego webinarium dostaliście Państwo dostateczną ilość informacji, które pokazują, że energetyka jądrowa jest bardzo przyjazna, że cała nadzieja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne kraju, leży poniekąd w energetyce jądrowej i można energię z rozszczepienia jąder wykorzystywać w celach pokojowych, jak również i w celach przydatnych ludzkości, chociażby do produkcji radiofarmaceutyków, co oczywiście nie było przedmiotem naszego dzisiejszego webinarium, ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze o tym porozmawiamy. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy pani doktor za poprowadzenie spotkania. Bardzo dziękuję Państwu za obecność zarówno w czasie tego spotkania, jak i w czasie wszelkich spotkań właśnie prowadzonych w ramach cyklu Roku Mieczysława Wolfkiego. Widzą Państwo na slajdzie wszystkie tematy, które zrealizowaliśmy w ramach tych obchodów. Bardzo serdecznie zachęcam do wykorzystywania tych materiałów, do powrotu, do wsłuchiwania się w ciekawe wskazówki, informacje, które przygotowali dla Państwa prowadzący. Także bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo we wszystkich spotkaniach. Zapraszam do pobierania zaświadczeń. Link do pobrania zaświadczeń widzą Państwo na ekranie. On był też na czacie. Ten link będzie aktywny jeszcze przez 24 godziny.
I na tę chwilę bardzo serdecznie dziękuję, życząc dobrych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i mając nadzieję, że w nowym roku szkolnym, w nowym roku kalendarzowym będziemy mogli się znów spotkać. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia. Do widzenia.